Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do subskrybowania kanału C Kultura. Zapraszamy również do odwiedzenia strony wydawnictwa capitalbook.pl. Imperium dobrych książek. O wielości cywilizacji. Felix Koneczny. Cywilizacja a religia. Chrześcijaństwo orientalne. Zaledwie rozpoczęte są badania, które pozwolą orzec, co ze wschodnich sekt chrześcijańskich wsiąknęło w niektóre sekty tak bramienizmu, jak też buddyzmu i potem islamu, a co wzajemnie z tych religii oddziaływało na sekciarstwo chrześcijan wschodnich. Chrześcijaństwo traci na gruncie wschodnim niezmiernie wiele a zwłaszcza swą pozytywność i organizacyjność, z jednym wyjątkiem katolicyzmu, który jednak nie na wschodzie organizował się i stanowi tam roślinę przywoźną. Najciekawsza pod względem cywilizacyjnym sekta monofizytów, a która historycznie stała się afrykańską, nabrała w siebie w ciągu wieków sporo przesądów bizantyńskich, koptyjskich, żydowskich, nawet pogańskich, nawet fetyszyzmu od półdzikich koczowników abisyńskich i ościennych. Hierarchicznie zależy Kościół abisyński od koptyjskiego w Egipcie. A w klasztorach koptyjskich urządzało się jeszcze w roku 1864 eunuchów do haremów muzułmańskich. Nie dziwmy się, że ci Koptowie wyjałowili w ciągu siedmiu wieków swego zwierzchnictwa Abysynię doszczętnie. Wytworzył się tam zlepek z kilku rozmaitych cywilizacji, nanizanych mechanicznie na przeżytki staroegipskie, a wszystko na szczeblu jak najniższym. W Afryce powstała sekta donatystów, stanowiąca podłoże najzgubniejszej rewolucji społecznej, która podminowała cywilizację rzymską, a Wandalom ułatwiała dzieło zniszczenia. Azjatyckie chrześcijaństwo odznaczało się zaś taką ustępliwością względem cywilizacji tamtejszych, iż wytworzyło się z tego jakieś cudaczne chrześcijaństwo defektywne, prawdziwie okaleczone. Historycznie najznaczniejszą sektą stali się w Azji Nestorianie. W VIII wieku dotarli do Chin, lecz niedługo się tam utrzymali. Staczając się kulturalnie coraz niżej, znaleźli się poniżej intelektu chińskiego. Bez porównania więcej ważyli w turańszczyźnie, mianowicie w kulturze ujgurskiej i w państwie mongolskim dżingishanów. Kilku z nich było Nestorianami. Krucjaty na odzyskanie Ziemi Świętej były obok katolickich także Nestoriańskie. Ci chrześcijanie byli najgorętszymi zwolennikami ekspansji Imperium Mongolskiego. Oni rozstrzygnęli bitwę pod Legnicą. W Kipczaku bywali również władcy Nestoriańscy. A wielki hanat tatarski rozpadł się z powodu współzawodnictwa islamu, jasaku mongolskiego i nestorianizmu. Ostatecznie zwyciężył w Mongolii buddyzm, w Kipczaku islam. Nestorianie przejęci byli cywilizacją turańską, kulturą ujgurską przejętą od niebieskich Mongołów. Na dworze hańskim, latem wędrownym, zimą w Saraju rezydował stale reprezentant cerkwi greckosłowiańskiej, metropolii Kijowa i Wszystkiej Rusi. Tzw. biskup Saraju. Faktem jest, jako na hańskim dworze nie odróżniano prawosławia od Nestorianizmu, a ze strony cerkwi nigdy nie prostowano tej omyłki. Nestorianizm wywarł znaczny wpływ na tę cerkiew. Oba te wyznania lubują się w kulcie świętego Mikołaja. A przeróżne kwestie małżeńskiego prawa dla popów, sprawa o cielęcinę, pochodzą od nestorianizmu. Stoi też prawosławie cywilizacyjnie blisko chrześcijaństwa azjatyckiego. A czyż kultura Rusi nie pozostaje w ścisłym związku historycznym z cywilizacjami mongolską i turańską w ogóle? Moskwa przejęła pojęcia państwowe od Mongołów, od Tatarów administrację, od kazańskich obyczaj warstw wyższych, tieremy i tym podobne, budownictwo cerkiewne wywodzi się z Orientu Azjatyckiego. Słabe były natomiast wpływy bizantyńskie na cerkiew ruską, a na państwowość i życie duchowe jeszcze niklejsze. Błędne jest wliczanie Moskwy do cywilizacji bizantyńskiej. W Turcji było bez porównania więcej bizantynizmu niż w Rosji. Gniazdem wpływów bizantyńskich była góra Atos, z całą swą anarchią mniszą. Jej filia, Ławra Poczerska w Kijowie, skąd z początkiem XII wieku wyszła tak tzw. Kronika Nestora. Tej kronice przypadła rola decydująca w zerwaniu stosunków z Rzymem i w rozpowszechnianiu żywiołowej nienawiści do łaciństwa. Z Atosu pochodzą Skopcy. Pierwszy pojawia się w Kijowie już w roku 1004, a potem bywali skopcy i biskupi. Wszędzie na wschodzie pierwiastek moralny podporządkowany jest sile materialnej. Tak też było w Bizancjum. Pozostaje to w związku z bizantyńskim nadawaniem formie wyższości nad treścią. Towarzyszy temu silny popęd do ujednostajniania. Bizantynizm nie rozumie jedności bez jednostajności. Kościół wschodni zatracił wręcz zdolność rozumienia prądów zmierzających do zróżniczkowania w obrębie jedności, stąd jeden tylko zakon bazyliański. Odmiennie też pojmuje się uniwersalizm chrześcijaństwa. Katolicyzm dąży do niego w imię zasadniczego celu, pomimo rozmaitości w szczegółach. Gdy tymczasem bizantyńscy rozumieją wszelki uniwersalizm tylko jako ujednostajnienie się, jako bezwzględne zapanowanie pewnego typu, który może użyć nawet przemocy, ażeby utwierdzić swą przewagę. Jednostajność nie da się utrzymać bez przymusu, a przymus należy do państwa. W konsekwencji państwu godzi się wszystko. Obywatelem wolnym było się pod Kajzarem o tyle, o ile władza państwowa zezwoliła. Społeczeństwo nie ma głosu wobec władzy państwowej. Tym wszystkim przejęła się schizma carogrodzka. Kościół przystosował się niewolniczo do cywilizacji bizantyńskiej, odkąd zerwał jedność z Rzymem, odkąd przestał być katolicki. Był czas, iż cywilizacja bizantyjska ogarniała Europę, sięgając aż do Hiszpanii. Potem nastała powrotna fala, zmywająca te naleciałości, dzięki głównie reformom kluniackim. Ale znaczna część Niemiec została przy cywilizacji bizantyjskiej. Wytworzyła się kultura bizantyńsko-niemiecka. Objawem tego był stosunek cesarzów do papieży, zwłaszcza na wyprawach włoskich. Walka o inwestyturę, a najbardziej tak zwana reformacja. Protestantyzm wprowadził bizantyńską hegemonię państwa nad kościołem, aż do ogłoszenia zasady «Cuius regio, ilius religio». Dalszą konsekwencją był józefinizm. Nawet katolicyzm niemiecki był zarażony. Doszło też do jawnego ubóstwienia państwa. Otóż dzieje protestantyzmu związane są po kilkakroć z dziejami prawosławia. Kilka razy stawały razem przeciw katolicyzmowi. Sięgnęły też wpływy reformacji głęboko w metropolię kijowską, i Cerkiew zmieszała się gruntownie z nowinkami. Gdy potem opadła tam fala reformacji, szlachta ziem ruskich nie wracała już do schizmy, lecz nawracała się na katolicyzm. Szło zatem przeszczepienie na ruś cywilizacji łacińskiej, lecz prąd ten zatrzymał się na granicy litewsko-moskiewskiej. Z tamtej strony granicy zburzono w Moskwie drukarnię jako dzieło szatańskie. Duchowieństwo postarało się w tym celu o zaburzenie ludowe z obawy, żeby mu nie narzucono przymusu czytania ksiąg drukowanych, a potem raską o to, żeby nie poprawiać błędów w tekstach dotychczas w cerkwi używanych. Ożegnanie się dwoma palcami, opisownię Isus zamiast Jisus, wreszcie ostrzyżenie brody. W tym nastał nowy okres wpływów protestanckich na cerkiew. Od roku 1698 zaczyna się germanizacja oficjalnej Rosji. Car ogłasza się głową cerkwi. Sekularyzuje sporo. Wprowadza niemiecki synod z Ober prokuratorem. Wprowadzono ustrój protestancki do cerkwi, nie mającej z protestantyzmem nic wspólnego teologicznie. Toteż odtąd musiał nastać tam rozstrój nieuleczalny. Ten szereg faktów poucza, jako podobieństwa i różnice wyznaniowe w samym nawet chrześcijaństwie nie pociągają za sobą wcale podobieństw lub różnic cywilizacyjnych. Prawosławie, teologicznie tak bliskie katolicyzmu, jest mu cywilizacyjnie jeszcze dalsze niż niemiecki Bizantynizm. Także Unia nie stanowi o zmianie cywilizacji to co innego, a tamto co innego. Widzimy tedy, jako chrześcijaństwo nie stanowi jakiejś cywilizacji. Zestawmy metodę życia zbiorowego u Nestorian mongolskich u bizantyńców, w Anglii i u Francuzów itd. i dopatrzmy się czegoś cywilizacyjnie wspólnego. Bizantyjski kościół określa cywilizację w niemałej części. Są w jego kanonach pojęcia zasadnicze o państwie i o sztuce. Cerkiew Bizantyńska jest cywilizacyjnie bliższa kościołów azjatyckich niż katolickiego. Religijnie, o ileż bliższy katolicyzmu jest Bizantyniec niż Kalwin. A jednak, gdyby religia była za jedno z cywilizacją, musiałby kacap z tulskiej guberni być nam cywilizacyjnie bliższym od Kalwina Wileńskiego. W gałęziach chrześcijaństwa orientalnego są wyznania. Ależ nie ma cywilizacji monofizyckiej, nestoriańskiej, schizmatyckiej. Nestorianizm dzieli losy ojguryzmu. Schizma czarogrodzka spływa z cywilizacją bizantyńską, a moskiewska schizma utkwiła w cywilizacji turańskiej. Bo chrześcijaństwo orientalne stosuje się do wszelkiego podłoża cywilizacyjnego: tam takie chrześcijaństwo jaka gdzie cywilizacja.